Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiórek, a dziś przygotowałem dla was monitor Atstina o łącznej wadze 4965, 5 kg monitor, jeżeli byśmy sobie go wrzucili na złom po złotóweczce, to byśmy zarobili 4,97 za taki monitor, z pełnym okablowaniem oczywiście on tu jest, a coś tutaj się tara, dobra, i tak. Co tutaj najważniejsze? Podstawka aluminiowa, czyli już żeśmy zarobili troszkę więcej. Tutaj nie wiem, w ogóle pierwszy raz widzę takie sprzęciwo, wam powiem. Kabli, nie wiem do czego, od czego i po co tutaj tyle jest, ale dobrze. Tutaj złoto oczywiście w tym mamy i będziemy sobie wyciągać więcej rzeczy z tego monitora, ale to już za moment. Na początku rozkręcamy obudowę i zobaczymy, co u niego słychać w środku. I tak, patrzcie, co my tu mamy. To jest chyba stalowe, jak się nie mylę, dokładnie tak. Siatka stalowa. Tutaj to jeszcze pod obudową takie były blaszki stalowe. No i tutaj mamy nogi, taka podstawa była i to, co trzymało podstawę, aluminiowe. Aluminiowe, tu mamy aluminium, zwykłe aluminium. I tak, co my tu mamy? Płytki. Tu będą kable. To wszystko pójdzie do makaronu. Tak, odkładamy. I co? Odkręcamy płytki, wydłubujemy to aluminium. Ja miedzi nie ruszam, z tego względu, że jak oni liczą 5,50 za taką płytkę, a tu na pewno nie jest więcej miedzi niż za te 5,50 za kilogram. Także ja sobie tego nie rozbieram, płytki idą w całości, a jeszcze nóż widelec by nie przyjęli i bym był stratny. A tak to zawsze na płytce więcej się zarobi. I tak, dobra, ja sobie odkręcę te płytki, przejdziemy do omówienia ich, pokażę mniej więcej, co można z nich wyciągnąć ciekawego i będziemy sobie jechać dalej z towarem, bo powiem wam, że monitor bogaty. Bogaty monitor, takie to aż normalnie, znaczy oczywiście nie to jak kineskopowe, ale ten też, Micha, tutaj cieszy się ładnie. I dobra, to no, przejdźmy tak. Złoto. Pozłacane tu mamy piny tutaj, tutaj i tutaj. Delikatnie układ scalony pozłacany i tu również będzie pozłacane piny i to jest jakiś układ scalony. Tutaj może być troszkę, ale tutaj dużą garść trzeba tego mieć. I tutaj ten, kurde, no, wiecie jak to się nazywa. Nigdy nie mogę tego zapamiętać. Tu prawdopodobnie srebrne, posrebrzane. Widzi ta, czy nie widzi ta, posrebrzane. No i kondensatorki SMD, tutaj wszystkie te takie malutkie. No to mamy palat, tak? I srebro w tym. Dobra, no to tak mniej więcej to już wiemy. No i cynę. Jak odzyskujecie cynę z takich płytek? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli już jesteście przy sekcji komentarzy, to zapraszam do polajkowania i subskrypcji mojego kanału. Dobra, tą płytkę mamy omówioną. Ja ją sprzedaję po 11 zł za kilogram. Tu lecimy z drugą płytką również po 11 zł za kilogram. Czyli to będzie razem. Tutaj na tej płytce kondensatorki SMD. Miedziucha. Nie wiem. Folia. I to można wydubać, tam będzie troszkę złota. I tyle. I to jeszcze ładny SMD. To możecie tutaj troszkę srebra się znajduje, to możecie zbierać. Dobra, 11 zł za kilogram. I ta płytka ostatnia, 5,50 za kilogram. Już wam mówię, jeszcze aluminium z tego wyciągniemy. I tak, tutaj mamy jeszcze, dorwałem takie coś, nie wiem. Też wrzucam tu posrebrzane albo pobielane mosiądz, pobielany mosiądz będzie. No i to mamy za 5,50 za kilogram. Tutaj transformatorek, to wszystko nie wyciągam, no bo i tak to cięższe. Lepiej to wyjdzie sprzedać w całości, niż wyciągnąć samą miedź i płytkę wyrzucić, czy coś gdzieś tam odprzokować ją. I to też sobie wrzucimy tutaj. Co tu mamy dalej? Tu mamy dalej, o, odkręcone już. Tu jest czysta blacha, piękna czysta blacha, ciężkie. Blacha teraz w cenie, także można się pobawić w sprzedaż. I tu mamy panel LCD będzie. Już zaraz się do niego dobierzemy. Ale, żeby się do niego dobrać, to potrzebujemy nasz super zestaw, który będziecie mieć w linku w opisie. Kupując z linku, wspieracie mój przeskromny kanał. I tutaj mamy 108 elementów takiego, takich tych. Bitów jest troszkę mniej, a w sumie jest wszystkiego 108 sztuk. Odkręcimy sobie tu. Popatrzcie, jak idzie.
namagnesowane oczywiście. Widać, widać, elegancko. To będzie pewnie też stalowe, tak? Właśnie o tym myślałem, że to będzie stalowe. Bardzo cienka stal, gnie się. I tutaj mamy panel LCD. Jego już... A, tu jest śrubka, no widzicie. Nie mogłem właśnie jej zauważyć, że jeszcze jest jedna. O, teraz to pójdzie. Taki panel, oczywiście bez tej taśmy. A tutaj mamy panel, on jest liczony 27 zł za kilogram aktualnie. No i co? I tu mamy już stal. Tutaj jeszcze mamy aluminium trochę. Można to zawsze ściągnąć i wrzucić do aluminium, no bo jakby nie było, jest to aluminium. O, pięknie. I tutaj jeszcze mamy poprzykręcane makarony jakieś, ale to zaraz sobie będziemy wyciągać, zobaczymy jak tam dalej ta matryca się prezentuje. Jak się da nożem, to nożem, jak się nie da nożem, to biorę sobie ten śrubokręt, specjalistyczny taki sprzęt, i sobie lutuję go, bo nim fajnie się rozkręca. Dobra, przejdźmy dalej tutaj do tej matrycy, ściągniemy sobie tą obramówkę. Czy nie ściągniemy sobie tej obramówki? Mam nadzieję, że ściągniemy. Tutaj możemy sobie to ściągnąć i wrzucić też im do zielonego, no tutaj zawsze coś tam złota będzie. No. Tutaj jest ramka stalowa. Tutaj ma zaczepy. O, stalową ramkę ściągamy. Kompresujemy. A, mój palec! Kompresujemy. I do złomu leci. I tak, tu mamy dalej matrycę, tu o. I tak, o, tu matryca była zbita, widać. Ciekawe, czy to ja zbiłem, czy to już było zbite. Tutaj mamy folię. Co tu mamy dalej? Jeszcze jest coś metalowego. Wszystko to ściągamy, bo to są pieniądze, jakby nie patrzeć. Dobra, ja się pomęczę tą obramówką, pokażę wam, co tam było w środku. I będziemy chyba już szli do ważenia. I tak, tutaj to było nie stalowe, a nierdzewka. Także jeszcze lepiej. Z nierdzewki mamy to. I tutaj były te panele. Bardzo porządna płyta. Przyda się deska do krojenia. Idealna wręcz. No i tu mamy resztę już folię i ekran. Ekran, tak jak mówiłem, tu można sobie poodcinać to. I też coś tam jakieś gramy złota będą. Dobra, lecimy do podsumowania. I tak, jesteśmy na ważeniu. Zaczynamy skromnie od 4 takich zbójów po 2,50. Jeżeli oczywiście ceny się nie zgadzają, piszcie mi w komentarzu. Piszcie aktualne ceny, jakie macie. 29 groszy mamy kostki tutaj ze złotem pozłacanym w środku. Kurde, dzięcioł mi stuka, chyba sobie pomylił drzewo z jakimś supem. Naparza tam ile wlezie, nie wiem, czy to słyszycie, na pewno to słyszycie. 5,50 za żółte płytki, 80 groszy mamy za te płytki. Tutaj makaron teraz wrzucimy. Makaron, makaron, makaron. 5,30, złoty 14, złoty 14 mamy za makaron. Następnie ten panel LCD. Panel LCD mamy po 27 zł, czyli 54 groszy taki panel. Dodajemy. Zielone płytki po 11 zł. Za kilogram mamy złoty 32. Stal nierdzewna po piątaku 98 groszy. Stal zwykła po złotóweczce złoty 44. I na końcu mamy aluminium. Aluminium mamy po 5,50 kg, 2,72, czyli za 15 minut pracy zarobiliśmy 9,23. Czy się opłacało, czy nie, to już sami o tym się wypowiedzcie pod filmem. Daj lajka, daj suba i widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, cześć!